Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest już trzecia i nie wiem, czy ostatnia, nie ostatnia. Wake up, Link. Mam nadzieję, że ostatnia, bo już chyba mi się wszystkie tematy skończyły do rozmowy. Czyli po prostu Nintendo Switch znowu. I bo się zastanawiacie, ale Pixel, no zrobiłeś już dwie pogadanki o tym Switchu, znaczy nie wyczerpałeś już tego tematu dosłownie. Nie, bo jeszcze tak technicznie rzecz biorąc nie dałem tak w 100% mojej opinii. Co jest trochę dziwne, no bo po to właśnie były te pogadanki, żebym dawał te swoje opinie, a to nie pykło, jak z tego co widzę. A więc tak, Nintendo Switch wychodzi 3 marca, za miesiąc i launch day, czyli ten dzień startowy, ten pierwszy, ten 3 marca, dostaje 6 gier tylko. No nie powiedziałbym, że to jest dobrze, ale w sumie to i tak ten najbardziej sprzedającym się będzie prawdopodobnie Zelda. I tu widzę, że to nie jest kompletne to, co chciałem widzieć. Ta lista katem, to muszę jeszcze drugą jakąś poszukać. Teraz na szybko. Więc tak. Jeżeli chodzi o Switcha, to... No wszyscy się skarżą, że wychodzi bardzo mało gier. Albo coś w sensie, że line-up, że cały ten rok to albo jest... Albo jest po prostu nawalony portami jakimiś, albo jest po prostu... no nie wiem, jak to nazwać jeszcze... Albo jest nawalony portami, albo po prostu to... No nie jest dobrze, no nie jest dobrze w ogóle. Że to jest B i w ogóle i... No i wstrętne. O, Wikipedia ma listę. Gier na Switcha. No, to już się lepiej zapowiada. A więc tak. Może zostawmy sobie sprzęt później. Na razie pogadajmy to, co jest najważniejsze w sprzęcie, czyli gry. Jeśli chodzi o porty. No i mi to nie przeszkadza, że będzie dużo portów. Bo to tylko poszerza bazę tych, którzy by chcieli w daną tą grę dalej zagrać. Na przykład taki Minecraft. No to jedną, że tak powiem, dobrą możliwością nagrania Minecrafta przenośnie, póki co. A to jest Vita. A taki ktoś, który lubi większy ekran, który chciałby na większym ekranie zagrać, to weźmie Switcha, no. Faktem, że no, nikt mądry nie kupi Minecrafta samego na Switcha, no ale dobra. Że nie kupi Switcha tylko dla Minecrafta, no ale dobra. No i po prostu jest bardzo dużo ciekawych gier, które można by ograć właśnie na Switchu, bo... No na przykład były to tylko ekskluzywy na komputery, jak na przykład The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Który będzie, no póki co, ekskluzywem na Switchu, tak? No, ekskluzywem konsolowym będzie na Switchu. I taka mała ciekawostka na pewno bym nabrał. A to jest też Day One gra. I co najśmieszniejsze, dostaje ten. No, jak to się nazywa? Physical Release. Może fizyczne wydanie. No i dla mnie to pasuje, bo ja lubię te gry, więc po prostu je kupię i nie będę narzekał, bo ja lubię i kupuję, no. Więc jeżeli chodzi o porty, to wyjaśnię, że... No jakoś... Jakoś nie widzę, żeby Nintendo jakoś to inaczej mogło zrobić, bo... No bo porty to jest, że tak powiem, najłatwiejsza droga pójścia. Jeśli chodzi o nowe konsole, bo nową grę strasznie trudno zrobić i Nintendo prawdopodobnie, żeby były jakieś nowe gry, to zakładam, że musiałoby poczekać tak jeszcze z rok, tak plus minus rok na wydanie Switcha. To by nie było dobre, bo już wiecie, Project Scorpio, ten od Microsoftu, chyba wychodzi w tym roku, więc już po prostu pupa by była.
kompletnie, a nie gra jak... Co ja gadam? Była kompletna kupa z... Wiecie, no bo tutaj PS4 Pro, tutaj Project Scorpio, a tu taki Switch. Już pomijając fakt, że ostatnio krążą te plotki o Switch Pro albo coś w ten deseń, pomińmy ten fakt. No i też Switch jest dobrym, że tak powiem, domem na remake'i, bo... No bo to też jest też dobra, no to można nazwać to też portem, ale to też jest dobra droga pójścia, jakkolwiek by się na to nie patrzyło. Nie będę tu wspominał o Zeldzie, ponieważ Zelda już jest od paru lat robiona i była zapowiadana na początku na Wii U. Nie była zapowiadana na Switch, ona... Jeśli mnie pamięć nie myli, to... Zelda U była zapowiadana prawie że z wyjściem Wii U. A Wii U wyszło kiedy? No, 2013? Czy tam 12? Więc no, ta gra już jest chyba długo robiona. Jakkolwiek po prostu, nie wiem, ale po prostu jest bardzo długo robiona już na pewno. A jeżeli chodzi o gry typu, no... Choćby takie jak... No bo ja wiem... Podobno zapowiadana... Znaczy zapowiadana... Teoryzowana, że będzie Pokémon Stars. Chociaż ja jestem do tego sceptycznie nastawiony, bo skoro... Nintendo zapowiedział, że 3DS i Switch będą... obok siebie, że tak powiem, co... Do tego też dojdziemy. To nie sądzę, że... Pokémon Stars wyjdzie. Zakładam, że to był jakiś koncept. Jeżeli to nie wyjdzie, to zakładam, że to był jakiś koncept, który został wycięty kompletnie. I coś tu jeszcze jest? No, Skyrim. Skyrim to chyba nie można zbytnie nazwać remake'iem jako takim, ponieważ no... Skyrima nie było na konsolach Nintendo. No, koniec mojego... Koniec mojego chrzanienia. No, ale na przykład Isaac też może się do tego zaliczyć, bo przecież był na Wii U. Albo w Afterbirth czy Rebirth? Muszę pamiętać. W każdym bądź razie, jak na moje, to Nintendo nawet ma dobry startup na ten rok. Czy na ten rok. Przecinek, możliwe, że na początku 2018. I jest to oczywiście, jak podaje Wikipedia, może być więcej tych gier. I może być Wikipedia niezaktualizowana, albo też mogą być oczywiście te gry z dodanym Untitled, czyli po prostu niezapowiedziana. To jest po prostu spekulacja, jak na przykład Untitled Pokémon Game, które jest oczywiście brane jako Pokémon Stars. I jak Wikipedia podaje, tu jest 92 gry. Więc... wow! 92 gry to jest dosyć dużo. I w większości nie powiedziałbym, że to są same indyki. Bo tu widzę, że... no, nie wiem, no, gry Lego same to... jest ich dużo. Znaczy dużo. Są dwie, ale to nie są indyki. Jak sobie... Nie wiem, indyków to mógłbym tutaj... No nie wiem... Isaac można jako indyk wziąć. Chociaż nie wiem, to jest pełnoprawne studio. Shovel Knight, wszystkie cztery dodatki. Znaczy, Shovel Knight i wszystkie cztery dodatki, więc to już jest... No, dwie gry powiedzmy. Stardew Valley 3, World of Goo 4... Ukulele można zaliczyć jako indyk? Chyba nie. Co tam jeszcze jest? Nie. A tak, przecież gry też inną unika jest bodajże, czyli jeszcze to... Hot Inferno, czy jakoś tak to było? Jakaś jeszcze jedna gra, ale nie pamiętam jak ona się nazywała. No co, 5 indyków raptem? No może troszeczkę więcej, no ale zakładam, że... tych...
tych, no jak to się nazywa, tych indyków nie przekracza jakieś powiedzmy 20, liczby 20. Co? To raczej jest tyle, zakładam. Na około 20, powiedzmy. To i tak jest dużo, bo 72 gry to jest praktycznie pełnoprawne gry. Z czego, jak tu podaje Wikipedia, to, no, 3 ekskluzywy Nintendo, bo w końcu Syderia bodajże jest ekskluzywą Nintendo. Zelda, Mario, nie. Przecież to jest... Ej, źle podaję. Źle podaję! Wikipedia. Zaraz, One to Switch, ARMS, Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, no te niby Pokémony, Snipper Clips, to ja już naliczyłem się 6, Splatoon 2. A, sobie nie jest ekskluzywem. Okej. Więc tak. Chyba sprawę z tymi grami mam już wyjaśnioną, jeśli chodzi o te wszystkie porty, te... Ja to trochę mogę nazwać dramą, bo niby ludzie tak na to narzekają. Same porty. Że Nintendo, wyście się zepsuli w ogóle. A wy A może możecie też zarzucać, że jakiś fanboy broni Nintendo, ale wy dobrze... Ja jestem taką osobą troszkę tutaj dziwnie postawioną, bo wszyscy dobrze wiedzą, nie raz, nie dwa to wspominałem, że ja od małego to jestem od Sony. Ja tutaj PS1, PS2, ja mam wszystkie konsole Sony praktycznie, no poza... TV, PS4 i w sumie VR, ale to spokojnie, wszystko się zrobi kiedyś. O Nintendo mam tylko Wii i śmiem się wypowiadać, no przepraszam, no bardzo, no ja lubię Nintendo, no co z tego, że mam jedną konsolę, no ale co? No i co z tego, że mam jedną konsolę, to nie jakoś poważnie do tego, żebym mógł sobie lubić Nintendo i chcieć Switcha? Ja mam... God damn it, ja mam plan, żeby sobie kupić 3DS-a i Wii U. Ale nie. Na przykład Sonika. W sumie Sonic to jest jedyna gra, którą najbardziej chcę na tych konsolach, ale dobra. Żarty na zboczek. No, ale dobra, działamy dalej. Teraz... co bym teraz mógł poruszyć? Może o samym sprzęcie. Dobra. Switch, jak wiadomo, będzie hybrydą, czyli konsolą przenośną, jak i konsolą stacjonarną, chociaż z tym konsolą stacjonarną mógłbym się trochę kłócić, gdyż tak, możemy sobie to, można powiedzieć, że to trochę działa jak 3DS, nawet mógł tak trochę porównać, ale aż tak bardzo nie. Zacznijmy może od postaw, bo trochę się jąka. Też się jąka, muszę się trochę uspokoić, będzie ok. No i dobra. Według mnie to jest dobry pomysł. Nintendo jest znany ze swoich dziwnych czasem rozwiązań. No, na przykład no, to, że zamiast kontrolera dają pilota, albo że zamiast kontrolera dają praktycznie tablet. Co mówię, jest bardzo w stylu Nintendo, bo Nintendo lubi niekonwencjonalnie robić rzeczy. Na przykład no, konsolka, która jest, no ma dwa ekrany, no. Znaczy, dużo ludzi myślało, że to się nie uda. No i co? DS jest chyba drugą albo trzecią najlepiej się sprzedającą konsolą w historii. Ogólnie z konsol, bo liczam jeszcze do tego handheldy, no, stacjonarne. Więc jeżeli to jest tak, muszę... Tam się zeszło, nie wiem, jak wychodzi. Więc jeżeli Nintendo tak
umie sobie poradzić z tymi. Znaczy, fakt faktem Wii U, ale Wii U miało parę błędów, jak na przykład to, że no ludzie nie chcieli po prostu na to robić gier, bo Nintendo samo tak jakby nie chciało zbytnio nie chciało zbytnio dać. Dać, że tak nazwę Wii U deweloperom. Idyką, whatever. No i tak wyszło, no nie nawet samo Nintendo mówiło, że to nie będzie jak z Wii U. I mam nadzieję, że są też się nauczy od Wity, ale to już rozmowa na inny temat. Więc tak. Osobiście ja będę grał prawdopodobnie najwięcej w modzie tym z telewizorem. Ja nie jestem zbytnio do tych takich, wiecie, przenosi konsol. To znaczy tak, PSP to jest zdecydowanie moja najbardziej ulubiona konsola ever. Ale no, ja wolę grać na telewizorze, a nie na przenośnie konsoli. Przenośna konsola to już tylko podróż. No nie wiem, bo po prostu lubię dużo ekranu. Może to jest moja. Może to przez. Ale dobra. Dalej. Co jest? Joy-Cony. Joy-Con, czyli nowy kontroler Nintendo. Który czym się będzie sprowadzał? Otóż bardzo tutaj widzę, nie wiem, inspirację. Powiedziałbym, że kontrolerem od Nintendo 64. Kontroler Nintendo 64 jakby się miał jedną gałkę. Więc co to ma wspólnego ze Switchem? Otóż Switch, jak dobrze wiemy, nie ma jak to się nazywa? Nie strzałek, bo strzałki to jest właśnie to, co ma, tylko directional pad. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Tylko ma przyciski. Właśnie to miało kontroler Nintendo 64, że miał po prostu przyciski, a nie drugi analog. Co było troszeczkę śmieszne. Tak przyznam. I tu jest właśnie ten problem, bo Switch... Że Switch tutaj też, no... stawia na to, żebyście mogli sobie grać, kiedy chcecie, z kim chcecie i w ogóle. Ale tu przychodzi ta cena, którą trzeba zapłacić, że oba kontrolery muszą mieć przyciski. Przyciski, a nie directional pad. Wiecie, jak jest trudno czasem grać w na przykład platformówkę 2D tym drążkiem? No właśnie. Właśnie na to będzie się poradzał, że każdy będzie musiał trzymać kontroler i z drążkiem, i z przyciskami, więc jedyną możliwością wtedy jest drążek do sterowania, co będzie naprawdę okropne i zakładam, że większość ludzi, którzy po prostu się nie przyzwyczają do tego, po prostu kupią ten kontroler Pro. I na pewno jak go pokupnie Switcha, na pewno też będę musiał prawie że od razu kupić kontroler Pro. Bo nie sądzę, na samym Wiimocie mi się, znaczy do tego da się przyzwyczaić. Nie mówię, że nie, ale no, do tych platformówek to jest już po prostu katorga. Nie, tak skrzanić się już bardziej nie dało. Natomiast co do samego sprzętu, no to no jak mówię, no można grać przenośnie, stacjonarnie. I ten dock cały. Czym jest dock tak naprawdę? No, dock jest tym, że musimy. Że to jest po prostu pudełko, które umożliwia nam wyjście wideo. Jest tam HDMI. Z jakiegoś powodu w ogóle też ten dock ma trzy wejścia USB. Jeden z w środku, dwa z boku. I szczerze powiedziawszy się zastanawiam, po co te
wyjścia USB. Mam nadzieję, że na jakieś kontrolery może. Może wreszcie third party support dla kontrolerów innych. Byłoby fajnie. Jakby mi się zepsuło coś. To by było świetne. Chociaż może to bardziej do jakichś peryferalów będzie. To też może być coś. Z pewnym rozumiem słuchawki, to dziwi mi się gada z nimi. Zacząłem się chwilę. Czekajcie. Dobra, pudełko. Pudełko. Więc pudełko nie jest niczym innym po prostu jak przerośniętym wyjściem wideo. Porównajcie to sobie mniej więcej jakbyście... takie PSTV. No, faktem, że no, wy nie możecie podłączyć do PSTV, ale... you get the idea. Jakbyście podłączyli... powiedzmy, że PS Vita do PSTV i... PSTV wyświetlałby wam ekran Vity. Nie swój, tylko Vity. Na ekranie telewizora. To coś mniej więcej tyle. Natomiast reszta to już trochę tak, no, nie wiem, serio, bez skryptu, ani bez innych rzeczy, nie wiem, bo to jest na spontana, to musicie mi wybaczyć, że to jest dosłownie na spontana, nie reaguję do niczego, mówię o rzeczy, jaka mi przyjdzie praktycznie do głowy, a mam tu rozpisane mniej więcej, jak to wygląda. Co o czym teraz mówić, więc no przepraszam, jak takie mówię trochę bez sensu, bo wiem, że mówię trochę bez sensu, ale na pewno ten też handheldowy mod się przyda, nie wiem, powiedzmy, że jedziecie sobie do babci, o, tak, takie to powiedzmy, że jeszcze spotykane zjawisko. Jedziecie sobie do babci i... no co, no, babcia tam sobie z rodzicami gada. O czymś nie wiecie tam co, no. Usiądziecie, tam usypiacie przy tym. No to nie wiem, idziecie sobie ze switchem takim na przykład do sąsiedniego pokoju i macie. Podłączacie, przepraszam, bardzo, ale powiedzmy, że babcia ma internet. No powiedzmy, że babcia ma internet, taki hipotetyczne zdarzenie. No babcia ma internet i w ogóle macie słuchaweczki i w ogóle. No i sobie idziecie do sąsiedniego pokoju, włączacie switcha, podłączacie go sobie do kontaktu. Znaczy, no po aktualizacji, bo jak mówiłem, Nintendo jeszcze tej przeglądarki internetowej nie będą dawali, co jest dziwne. No dobra. Sobie przeglądarki, które tam, albo sobie oglądacie YouTube'a, jest fajnie, albo no, gracie sobie. Ja na pewno dużo będę grał w tą Zeldę, bo to jest... to chyba będzie ta Zelda, która mi się najbardziej spodoba. Co moją ulubioną Zeldą jest... Co to, za bardzo nie mam ulubionej Zeldy, ale bym miał powiedzieć jaką, to... Najprawdopodobniej by to było... To jest jedyna, jaką ukończyłem tak sam, ale... Chociaż nie, Force Wars... Minish Cup albo Force Wars Adventure, to są takie moje ulubione. Chociaż jeszcze ich nie przyszedłem dokładnie, ale bardzo je lubię. Bardzo je lubię i zdecydowanie więcej niż A Link to the Past. Ale też oczywiście najwięcej bym grał w Isaaca, no nie oszukujmy się, ja bardzo lubię Isaaca i będę na pewno grał najwięcej w Isaaca. Chociaż mam już go na Wicie, mam już go na PC-cie i gram w niego dużo na Wicie. To i tak, bo osobiście jeszcze za dużo w Afterbirth Plus nie zagrałem. Nie mam czasu, nie mam chęci zbytnio, na Wicie tego nie ma. A tak, to mógłbym sobie na takim Switchu zagrać. Jeśli chodzi o funkcje sieciowe. A, i swoją drogą taka też mała drama. Niedawno jakiś sklep wysłał
przedpremierowo Switch do gościa, który zapreorderował Switcha, więc dostał miesiąc przed premierą. Więc zazdro dla tego gościa. I tak. Menu osobiście mi się podoba. Bardzo mi przypomina takie strasznie. Nieważne. Strasznie uproszczonego Androida. I od razu mówię dla tych, co nadal hejtują Switcha, że człowieku, co ty odpierdzielasz? Przecież jakieś, nie wiem, tabloidy mówiły, że to działa na Androidzie. Gówno, prawda. Może UI bardzo przypomina Androida. No, chociaż bardziej bym tu powiedział, że UI PlayStation 4 i w sumie to bardzo przypomina UI PlayStation 4. Tu w sumie bardziej bym powiedział. Ale no... Nie działa na Androidzie. To jest zupełnie inny system. I Nintendo prawdopodobnie nigdy by czegoś takiego nie zrobiło. Żeby dało kompletnie konsolę na Androidzie. Fakt faktem... I tutaj wiem, że ktoś może użyć... przeciwko mnie jako NES Mini, który działa na Linuxie. No ale nie oszukujmy się, no to była konsola emulacyjna, no od początku, no nikt niczego innego nie spodziewał się, więc dziękuję za uwagę, do widzenia. Natomiast dalej, co było dalej jeszcze? Wsteczna kompatybilność. To też jest fajna rzecz gadania, czyli mogę to w sumie... Mogę to połączyć z wirtualną konsolą. Otóż, no, jak wiemy, Nintendo bardzo uwielbia swoje kaseki. Fakt faktem, że o niektórych zapomina. Czekam na nowego Metroida. Albo po prostu nie pominuję ich, bo przerwał całą historię, na przykład seria Mother. Albo Airbound. Zobaczcie, to zrobię jak zdecie, ja wolę mówić na to Mother. I wiemy na pewno, no wirtualna konsola będzie. No, wiemy, że będzie, nie wiemy właściwie co... Nie wiemy nic o niej, ale wiemy, że będzie. Liczę, że będzie... Że będzie to, co było na Wii U. Chociaż. Czyli no... co tam było na Wii U? Chyba konsola od Sega, konsola od Nintendo i chyba właściwie tyle? Chyba tyle było. Nie wiem, każdym razie... No, to jest to minimum. Jak dla mnie, no wiecie, Genesis, Mega Drive, NES, SNES, DS, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy, no, Game Boy. To tyle? Z konsol? Znaczy, wiecie, wirtualnej konsoli z konsol. Ale ostatnio też Nintendo na Wii U dawało też gry z Wii. Co? Przyznam? Grałbym. Wyobraźcie sobie no, na przykład takie Sonic Colors. Przenośne. To by było niesamowite. Jak dla mnie. No naprawdę bym do tego... O, nie wiem. To się tak robię. Jeszcze raz. To... Technicznie rzecz biorąc, to Switch ma, nie wiem, jak nazwać, potencjał na właśnie taki, a to jeszcze Nintendo 64. Nintendo Switch ma bardzo dobry potencjał na to, żeby móc emulować też Wii,
Bo Joy-Cony, jak wiemy, mają... Irna? No, Irna. Bo Graphics jest... No, ale... Czyli technicznie rzecz biorąc, jak Irna, to... Dałoby się to zrobić. Dałoby się to zrobić, żeby można emulować Wii. I patrząc na to, że ten tablecik może Breath of the Wild bardzo dobrze działa. Praktycznie zero spadek FPS-ów, a działa na 60. To Wii powinno spokojnie uciągnąć. A już w szczególności jak jest ten Control Pro, Joy-Con Grip, który nam daje praktycznie kasę kontrolera, tego lepszego. Więc na pewno w jakieś gry bardzo dobrze by się dało grać. Ale mówię, najbardziej byłbym nahypowany na Sonic Colors. Chociaż wiem, nie da się włożyć tam dysku, tylko kartridża. Ale no właśnie przez wirtualną konsolę. Albo można by po prostu zaczekać, aż hakerzy złamią konsolę i dadzą nam możliwość podmienia gier. Jeżeli będzie wirtualna konsola Wii, to znaczy, że będzie emulator Wii, co znaczy, że będzie można podmieniać gry z wirtualnej konsoli tak, żeby działały na emulatorze Wii. Przez co wiecie, mógłbym grać sobie spokojnie Sonic and the Black Knight oraz Sonic and the Secret Rings. Na przykład w podróży. Już widzę to, jakbym grał w Sonic. Chociaż w Sonic and the Secret Rings to jest bardziej prawdopodobnie niż Sonic Colors w podróży. Tutaj nie robię sobie jaj właściwie. No emulator Wii nie jest... Znaczy, wsteczną kompatybilność z Wii nie sądzę, bo skoro robią remake'i podobno, to znaczy, że muszą specjalnie je przerabiać, czyli emulacja Wii U nie wchodzi w rachubę. Czyli musimy się zdobyć albo remake'ami, albo... Albo hakerzy zrobią magiczną rzecz, że Switch będzie mógł odpalać gry z Wii U. Ale to akurat nie sądzę, że się tak... że to zadziała jako tako. I coś, na co dużo ludzi czeka, czyli... wirtualna konsola GameCube'a. Co ja o tym sądzę? Sądzę, że... No, w ogóle też wywiad był ostatnio z jednym z ludzi od Nintendo, nie pamiętam już dokładnie kto to był, przepraszam bardzo za to. Który powiedział, że nie mamy nic do zapowiedzenia, a już w szczególności, że Joy-Cony są analogowe. Nie analogowe. Cyfrowe? Tak to kurde, nie pamiętam. Powiedzmy, że cyfrowe. A nie analogowe, jak kontroler od GameCube'a. I gdyby mieli zrobić stylu GameCube'a kontroler, to wyglądałoby trochę dziwnie, ale nie ale zresztą jeszcze mówił, że nic nie broni zrobić inne kontrolery. Co daje dobrą zapowiedź. Bo wyobraźcie sobie, ile gier właściwie GameCube'a mogłoby jeszcze poszerzyć to, ile gier mogłoby praktycznie zyskać na tym, że... Jak Switch mógłby na tym zyskać, że wreszcie jakaś dobra możliwość nagrania w gry z GameCube'a. Jak mówię, hakerzy dodatkowo. Jeżeli wyjdzie wirtualna konsola GameCube'a, to jeżeli Switch będzie już hakowany, to praktycznie macie całą library GameCube'a. Całą bibliotekę gier GameCube'a macie. I to może... Mało tych świetnych gier, ale bardzo. I wiem na pewno, że ja będę ciskał w Shadow the Hedgehog. Mówcie mi co chcecie. Ja to mam głęboko gdzieś. I pewnie przejdę tak ze 2-3 razy jeszcze na 100 proszę do tego Switchu. Ja mówię poważnie. Ale na pewno będę się... zagrywał w niektóre gry, na przykład Luigi's Mansion, Super Mario Sunshine, 2 Metroid Prime'y,
PS3, jeżeli będzie też wirtualna konsola Wii. Nie wiem jeszcze co. Sonic Adventure 2 Battle, Sonic Adventure DX, Sonic Heroes. Rayman 3! O, Rayman 3! Przenośny, co? To będzie dobre. To jest wirtualna konsola DS-a i Rayman DS! Będę się mógł męczyć z nim. Yeah! Ale też bym na pewno na to czekał, bo tylko czekam, aż Nintendo coś powie bardziej o tej wirtualnej konsoli, bo na serio mało wiemy jeszcze. Bardzo mało wiemy. Naprawdę malutko. Bo w porównaniu do na przykład, nie wiem, nie jak on sobie było. No, porównam do gier, na przykład, nie wiem, Sonic Generations. O! Praktycznie pół roku przed premierą było i wszyscy wiedzieli już wszystko o grze. Dosłownie. Ja mówię to na serio. Wszystko było wiadome o grze. Zero niespodzianek było praktycznie. Jak wypuścili demo, to już była mogiła. I pewnie dlatego jeszcze nie mamy demo Sonic Mania. Bo już dawno powinno być, a pewnie wypuszczą demo na premierę. Albo coś. I to w zasadzie tyle o wirtualnej konsoli. Nie wiem, no to takie szybkie moje myślenie o Nintendo Switch. Na pewno będę kupował tę konsolę. Zakładam, że nie w pierwszym roku. Żeby gry nastąpiły, chociaż... Może się w jakimś konkursie wygra, to wtedy nie. Wtedy ja nie narzekam. Na pewno kupuję Switcha. Na pewno kupuję Switcha, nie... Jeżeli... Wiecie, jakoś magicznie do mnie nie zastanie, to Switch na pewno u mnie prędzej czy później będzie. I faktem, że mam nadzieję, że nie będzie HDCP, bo Nintendo nie jest aż takie... Nie jest chamskie. Nie jest chamskie, w przeciwieństwie do Sony, więc nie da HDCP. Więc będę mógł spokojnie nagrywać ze Switcha. Pewnie nie jeden let's play się trzaśnie. Na przykład Super Mario Odyssey. Może i nawet Zelda. Kto wie? Kto wie? Nie wiem, ze Skyrim'a. Na pewno nie. To od razu mam mówię. Ale no... Póki co to na pewno jest... Może i nawet Pokémon? No jak będzie to Pokémon Stars całe. Jeżeli to będzie prawda. Ale nie wiem, no tutaj to Sniper Clips też bardzo fajnie według mnie wygląda. Pseudo kooperacja jest. Jest też fajne. No, Sonic Mania i Project Sonic 2017, to wiecie z czego będę nagrywał, z PS4, najprawdopodobniej Pro. Ale no, nie wiem jeszcze co tu jest takiego fajnego, co bym mógł nagrywać kiedyś ze Switcha. No póki co nic. Chyba, że Isaaca kiedyś zachce mi się nagrywać, ale nie sądzę, że zachce mi się kiedykolwiek nagrywać Isaaca. Więc mówię, na Nintendo Switch czekam. Mam nadzieję, że to będzie bardzo dobra konsola, mam nadzieję, że nie zrobią błędów, jakich zrobili z Wii U. A z tego co wiem, nie robią już. Dobrze się zapowiada póki co. I no, czekam. Czekam. Jeśli chodzi też o tego Switch Pro, to mam nadzieję, że to będzie po prostu nowy dock, a nie kompletnie osobna konsola, jak to zrobiło Sony. Znaczy, no w sumie tak, no. Więc no... Chaotycznie, nie zdziwię się, jak będzie dużo łapek w dół albo hejtu pod tym filmem, że gadam po prostu jak porąbany, bo jest to na spontanie. Zrozumcie mnie. Ja na serio tu nie mam jakiegoś skryptu, tylko mówię tak jakby, że tak nazwę, mówię z serca. Więc jest taki jakby... Cóż no, dzięki wam za wysłuchanie, bo nie było kamerki dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć. Pa pa. Pa pa. Papa. 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 Papa.